Teraz próbuje się przywrócić, no bo te reformy 8 lat ostatnich były nieudolne i też wiele nie zmieniły, chociaż to jest osobna historia, bo moim zdaniem legendy, które to sobie żelazny elektorat PiSu opowiada, są głęboko nietrafne. No w każdym razie, gdyśmy wychodzili z komunizmu i ten chaos był w jakiś sposób usprawiedliwiony. No w tej chwili po prostu, jak ma budżet państwa nie mieć straty 70 miliardów, bo na to się oblicza, że tylu zabraknie, w 70 miliardów, 600, nie pamiętam jakie była ogólna suma wydatków budżetu, ale wpływy budżetu na jakieś 600 miliardów były. Podatkowe prawie 600, ogólne prawie tam 700, 680, ale wydatki to 900 miliardów przeszło. Tak, no bo, ale to ja mówię o stronie, tak powiem, dochodowej. Tak? No to jeżeli planujemy, 700. Zaplanowano 700 miliardów podatkowych, niepodatkowych, z tego jest 48 prawie miliardów dziury w podatkowych, w tych pozostałych niepodatkowych też właśnie pewnie co oblicza się, brakuje 70 miliardów, czyli wpływy są mniejsze o 1/10. Ale jak mogą nie być mniejsze, jeżeli pan Bodnar rozpiżył w drebiezgi prokuraturę, zlikwidował pion i to nie tylko, bo to tam pozorem są, że on oczyści z ziobrystów wal. Teraz mamy bardzo śmieszną sytuację, że kiedy Palikota złapano za rękę, to jego adwokat krzyczy, że w prokuraturze, która go złapała, jest ziobrysta ukryty i trzeba tego ziobrystę złapać, prawda? Zamaskowany jakiś... minister, pan mecenas Dybuła mówił, zamaskowany ziobrysta, jest jeszcze zabawniejsze, bo działa na wyobraźnię. Kiedyś się mówiło kret, teraz się pewnie będzie mówić bubr, no więc jest ten bubr pisowski w prokuraturze, ale zwracam uwagę, że pretekst rozliczania zupełnie ma się nijak na przykład do tego, że pan Bodnar rozwalił pion walki z przestępczością zorganizowaną albo rozwalił pion z walki z przestępczością gospodarczą, gdzie pracowali prokuratorzy od kilkunastu, od dwudziestu paru lat, bo na tym się trzeba znać. Tam się, że Korneluk, prawda, żaden niewierny, bierny nie da rady. I on powywalał tych prokuratorów, którzy nic, w żaden sposób im nie można zarzucić, że byli z PiSu i nie wiadomo jakby po co, to znaczy wiadomo po co. No właśnie po to, żeby odpłacić się klienteli wyborczej, której interesem jest teraz rozkradanie i rozszabrowywanie tego państwa. No dobrze, ale wydawałoby się, że Donald Tusk jest inny. Po 8 latach to wraca inny premier, premier, który na przykład rozumie, że trzeba coś dać, 800 plus, my też damy, nawet może i 1000 plus. Kiedyś pan redaktor mówił, że taktyka wyborcza Donalda Tuska była taka, że skoro PiS daje małpę, to Donald Tusk da goryla. W sensie, żeby... Obiecuje. Tak, obiecuje. Teraz pytanie, czy to rzeczywiście tak można wszystko wyrzucić, no bo z jednej strony mówi się tu 60 tysięcy kwoty wolne od podatku, tutaj akademik za złotówkę, tutaj brak limitu do służby zdrowia, a budżet coraz bardziej pusty. Ten moment, kiedy ta pustka budżetu się bardzo mocno przerzuci na realizację obietnic, to będzie moment przełomowy tej kadencji, czy to nie zagra w ten sposób na czystej ekonomii? Już widzimy, że to jest tak, że jak budżet jest coraz bardziej pusty, to wtedy wkracza Unia Europejska, która mówi, hej, 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 wasz budżet jest pusty, nas nie obchodzi, jak wy tam kradniecie między sobą, bo ważne, że rządzi Platforma, tak jak nie obchodziło masowe złodziejstwo w Bułgarii na przykład w czasach, jak Komisja Europejska walczyła zajadle o praworządność w Polsce, to przecież w Bułgarii były powszechnie znane te, ale premier był z Europejskiej Partii Ludowej, więc to nikomu nie przeszkadzało. Więc Unia Europejska nie wnika, kto tu co kradnie, ale na poziomie makro widzi, że się nie zgadza, w związku z czym zażąda cięć. No i wtedy Donald Tusk powie, no sorry Grygory, no ale Unia Europejska żąda i musimy te 800 plus zlikwidować i inne tam, bo przecież złodziejstwa nie zlikwiduje, bo by się musiał w symboliczny sposób, jak to Szpotański pisał, za własną rękę złapać w końcu, w związku z czym będzie likwidował te wszystkie dodatki i TVN-y będą wyły, krzyczały, że to przez Unię Europejską, a przecież musimy, bo jak nie Unia Europejska, to nas Putin zje i tak dalej. I Polacy na razie to kupują gładko, jak pokazuje w sondażach, więc myślę, jak pokazują sondaże, więc myślę, że na takim, tak sobie mniej więcej przyszłość Tusk wyobraża. Natomiast to, co pan redaktor słusznie zauważył, że sądzono, że to będzie inny Tusk, to jest inny Tusk, tylko w sferze, powiedziałbym, wizerunkowej on jest inny. Proszę zwrócić uwagę, że tamten Tusk odstawiał takiego fajnego kolesia, jak to sam siebie zresztą nazywał.
że on by chciał, żeby być postrzegany jako fajny koleś. Ten fajny koleś, po prostu tak jak włoski mafiozo. Różne rzeczy się dzieją moim przeciwnikom, ale co ja mogę z tym mieć wspólnego, że każdy, kto mi szkodzi, to jeden wpadł do przerębla i się utopił, a drugi z okna wyleciał, a trzeciego samochód przejechał, no, a jestem porządnym biznesmenem. Nie? To tak samo Tusk mówił, prawda, miał od brudnej roboty Palikota Niesiołowskiego, a sam udawał, że jest zdystansowany, że on w ogóle jest, się stara do tego Kaczyńskiego bardzo być życzliwy, ale ten mu ciągle mordy zdradzieckie albo coś takiego. Bo Tusk do mistrzostwa opanował taką sztukę, że nad stołem rękę wyciągał i się uśmiechał, a pod stołem kopał w kostkę. I to Jarosław Kaczyński sobie z tym nigdy nie mógł poradzić właśnie, bo dawał się zawsze sprowokować. Dziś mamy zupełnie innego Tuska, zobaczcie państwo. Mamy naczelnego hejtera RP, który z konta twitterowego wypisuje regularnie co kilka godzin jakieś hejterskie wpisy godne osławionego Pablo Moralesa, który się pojawia na konferencjach, prawda, jako Zeus Gromowładny, czy właściwie Władimir Gromowładny, przestawia tam ministrów, nie wpuszcza telewizji Republika, miota gromy na jakiś spisek gorzelników, którzy dzieci nasze chcą rozpijać i on będzie tych dzieci bronił przed alkotupkami, jakieś takie robi pajacowania. Wszystko to bierze na siebie. Przerwę, ten akurat modus, no to prosta od razu analogia do palaczy, że jakby tutaj to akurat jest jakieś połączenie, jakieś juntium między tą kadencją 14-7, a tą obecną. To był rzeczywiście numer z dopalaczami, się bardzo udał, społeczeństwu się to spodobało. Obecnie liczba zatruć dopalaczami jest 5-krotnie większa według statystyk szpitalnych niż w momencie, kiedy Donald Tusk stoczył ten zwycięski bój z dopalaczami w 2000, tam, jeśli dobrze pamiętam, 10 czy 11 czy 12 roku. No ale... Ale zaraz zobaczymy, czy połączenie uda się ustabilizować, bo głos pana redaktora, jak państwo słyszą, umknął. Bój z dopalaczami. Chcę być prezydentem. O, to przez chwilę nas nie było słychać, skończyliśmy na tym, że... Jakiś kłopot techniczny, tak powtarzam. Drobna przerwa, ale urwało wtedy, kiedy pan redaktor powiedział, jaki był efekt zwycięskiego boju z dopalaczami, czyli z dopalaczami. Że zatruć jest 5 razy więcej w tej chwili niż było wówczas, kiedy Donald Tusk to ogłaszał, no ale cóż z tego, skoro ale wizerunkowo tak wówczas jak... wygrał bitwę. I to rzeczywiście jest powtórka socjotechniki, ale to jest, jakby chodziło mi trochę o co innego. Tusk, który się wcześniej właśnie dystansował i grał takiego umiarkowanego człowieka, przecież on w pierwszej kadencji, proszę, on rozgrywał takie coś, że tu są jakieś skrajności po prawej stronie, ten PiS, który jest nieakceptowalny, po lewej stronie postkomuniści, lewica, którzy są też skrajnością, a ja jestem umiarkowany, ja w ogóle się nie zajmuję polityką, ja buduję mosty, tam stadiony, tratatata. Taka to była propaganda. Obecnie propaganda jest zupełnie inna. Tusk jest wodzem, usiłuje odstawiać twardego człowieka, no to to pajacowanie przecież z Powodzią czy z Czesławem wysyłanym do ministerstwa, to jest takie właśnie a la Putin, takie pokazywanie silnego człowieka, on chce być tym silnym człowiekiem, który stoi na czele. Moim zdaniem dlatego taką zastosował socjotechnikę, że Donald Tusk chce zostać prezydentem. Chce wygrać wybory prezydenckie i uważa, że to jest możliwe. Większość komentatorów mówi nie, przecież nawet sondaże prowadzone wśród zajadłych zwolenników PO pokazują, że Trzaskowski ma większe poparcie zdecydowanie i że ludzie jako Tuska nie widzą jako prezydenta. Ale myślę, że Tusk planuje zrobić taki wariant Macrona i to taki wariant Macrona, że tak powiem, na sterydach zrobiony. To znaczy po prostu doprowadzić do totalnej wojny domowej. Dlatego się spodziewam niestety, żeby w listopadzie prawdopodobnie przy okazji Marszu Niepodległości będzie jakaś próba podpalenia Reichstagu w Polsce i takiej wywołania. Te wejścia prokuratury do Marszu Niepodległości pod kretyńskimi pretekstami wydają mi się przymiarką do jakiejś bardzo grubej prowokacji. Będzie taka próba podpalenia Reichstagu, będzie próba doprowadzenia na skraj wojny domowej, żeby Polaków strasznie przerazić po prostu i przedstawić się jako ten jedyny, który uratuje Polskę. Że Tusk wystąpić chce w tych wyborach jak taki człowiek, co powie, no wiem, no macie do mnie rozmaite pretensje, może i nawet słuszne, bo może wiele razy tam was okłamałem, oszukałem, otwarcie tego nie powie, ale półgębkiem tak ten, ale tylko ja mogę ocalić Polskę przed faszyzmem, bo jak nie ja, to właśnie przyjdzie faszyzm, przyjdzie Putin, przyjdzie Bugwico, przyjdzie straszne, prawda? I w takich planach, jeśli je dobrze rekonstruuję,
to bieda nadchodząca nie jest aż takim problemem. Ponieważ te winę za tę biedę się zrzuci na PiS, winę za tę biedę się zrzuci na innych, a właśnie ona doskonale jeszcze do tego się przyczyni, że społeczeństwo straci to poczucie bezpieczeństwa, w którym bezmyślnie w zeszłym roku wybrało tę władzę, uważając, że nic złego się nie zdarzy i nic nie zagrozi naszym wyjazdom do Egiptu czy na weekend do Barcelony. I wtedy będzie Tusk próbował ten swój plan zrealizować. To jest chodzenie po cienkim lodzie. Ten lód może pęknąć, może wpaść, ale ponieważ jak na razie jego bardzo przemyślana taktyka trafia na żaden opór, bo opozycja jest kompletnie w proszku i w ogóle jak dzieci we mgle zdają się kompletnie nie rozumieć, o co tutaj chodzi, to trzeba się liczyć z tym, że Tusk będzie to realizował. O czym mówi Rafał Ziemkiewicz, ja tylko wspomnę, że słyszymy się dzięki temu, że są patroni Radia Wnet. Net tyle chcę, ile muszę to powiedzieć, bo w Radio Wnet reklam nie ma. Reklama radiowa ma swoje prawa, dość wątpliwe, jest hermetyczna. Dzięki temu, że są patroni, możemy się słyszeć nie tylko w internecie i na YouTubie, ale także na tych nadajnikach 8 miastach wojewódzkich, na falach FM UKF, za co bardzo Państwu dziękuję. A te podziękowania to też kolejne pytanie o koalicjantów. 12 miesięcy temu wydawałoby się, że triumfuje nikt inny, tylko trzecia droga. Oczywiście cieszył się Donald Tusk, ale był drugi. To Szymon Hołownia i Władysław Kośniak-Kamysz dali Tuskowi władzę w ręce. Gdzie są koalicjanci po prawie 12 miesiącach obecnej kadencji Sejmu i Senatu? Powiedziałbym biblijnie, że są w ciemnej dolinie, po prostu w tej chwili i nie mają pomysłu, jak stamtąd wyjść, ponieważ to, że Donald Tusk na miesiąc przed wyborami wycofał się z szantażu, że musi być jedna lista obozu demokratycznego, czyli de facto tylko on i jego wierni pomagierzy, to, że się wycofał, to nie znaczy, że w ogóle zaniechał tego planu, że się pogodził trwale z uzależnieniem od koalicjantów jakiegoś Hołowni, którym prawdopodobnie gardzi, czy Czerzastego, którym też pewnie nie ma wysokiego zdania. Zresztą w ogóle nie wiem, czy osobowościowo Tusk kogokolwiek szanuje, ale to jest nie nasza sprawa, jakby nie będę tu wchodził w psychoanalizę, chodzi o analizę polityczną. Otóż, jeżeli nie mylę się co do tego, że Tusk zamierza sięgnąć po pozycję głowy państwa, z różnych przyczyn premierowanie mu nie leży, choćby dlatego, że musi ogarniać tych 140 nierobów, w wielu wypadkach kompletnych, przepraszam, matołów, którzy nie ogarniają niczego i on właśnie musi latać, robić za strażaka, wściekać się i odwalać jakieś, pajacować, prawda, i udawać, że tegoś to ogarnia, to premier to nie jest funkcja dla niego, on chce być prezydentem. Jeżeli chce być prezydentem, to pierwszy warunek w grudniu najdalej, koalicjanci muszą być tak zlikwidowani politycznie, żeby zgodzili się na to, że koalicja tak zwana demokratyczna, jak się oni wzorem Bieruta nazywają, wystawia jednego wspólnego kandydata. I tym jednym wspólnym kandydatem będzie Tusk oczywiście. W związku z czym i Hołownia, i PSL, i Lewica muszą tak dostać po łapach, żeby im się odechciało wystawianie samodzielnych kandydatów. Lewica wydaje się już totalnie spacyfikowana, bo Lewica nic nie miała poza aborcją, a te aborcje im odebrał Tusk z taką samą łatwością, jak się dziecku zabawkę, pistolet na wodę odbiera. Został PSL, który, proszę zobaczyć, cała afera z myrchami, tak sądzę, została odpalona przez przecieki ze źródeł sejmowych po tym, jak już przystąpiono do destrukcji PSL-u. Kto dzisiaj pamięta o takimś domu pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, który miał sprzedać za 13 milionów, nie będąc właścicielem tego domu, bo sprawa myrchów skutecznie to przykryła. I szczerze mówiąc sądzę, że miała przykryć, że o to chodziło. I cały czas są jakieś tutaj... Ale to by wskazywało, że PSL przynajmniej jeszcze się broni. PSL się jeszcze broni, bo PSL, o ile Polska 2050 to taka zbieranina gości, co się przykleili do Hołowni i teraz zresztą można patrzeć i wyliczać w tych wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, w takich tam różnych radach nadzorczych, ile tam siedzi gości z rekomendacji Polski 2050, którzy tylko po to do tej poszli, musieli tę masę, tabuletę zrobić, to była partia tak naprawdę Hołownia plus... kogo on tam wpisze, to przyszli się wpisali. Natomiast PSL to jest co innego, to jest partia, która ma swoje układy, która jest zakorzeniona w układach terenowych i ona nie jest takim, mimo że to jest skromny kawałek elektoratu, bo to jest
te 3-5% w zależności od tego, jaka jest pozycja na wsi PiS-u, no to jest partia dość spoista i ona się potrafi bronić. No, ale ja to tylko nie mam żadnych dowodów, to tylko taka moja hipoteza, że ta wymiana, że tu nagle zaatakowałem, było tak, że PSL coś tam chciał dać do zrozumienia Platformie i zablokował nominację ambasadora. Przypominam, taka była sekwencja zdarzeń. Komisja sejmowa, okazało się, że koalicja PiS-u, Konfederacji i PSL-u zablokowała Platformie ambasadora. No to wtedy nagle nazajutrz w pełoskich mediach pojawiła się opowieść o willi pana Bartoszewskiego. To wtedy nazajutrz się pojawiła serial po prostu, no bo to jest fascynujący serial i codziennie o państwie Myrchach, to w ogóle można by telenowelę nakręcić. Szkoda, że niestety tytuł Drobne Cwaniaczki jest już zajęty przez Woody Allena, bo by tutaj genialnie pasował. No i teraz jest próba na przykład, zobaczcie państwo, nagle okazuje się, że są jeszcze gorsi ludzie od lobby gorzelniczego, który chce alkotubkami rozpić dzieci, a mianowicie lobby tytoniowe, z którym to lobby tytoniowym spotyka się potajemnie Władysław Kosiniak-Kamysz, żeby nas wszystkich zarazić rakiem i żebyśmy wszyscy umierali w męczarniach w interesach lobby tytoniowego. To się słabo przebiło, szczerze mówiąc, ale widzę taką próbę stworzenia takiej narracji w mediach polskich. No, jednak Myrchowie mają tyle za uszami, że jednak ludzie bardziej wolą o Myrchach w tej chwili słuchać. I widać po zasięgach internetowych, tak, że Myrchak żyje, a Philip Morris nie za bardzo, więc będą musieli wymyślić coś nowego, ale wymyślą, czekam niecierpliwie. Niewątpliwie jest chęć zniszczenia czy zmarginalizowania totalnych, takich jak ja to nazywam lubnauryzacji lewicy i trzeciej drogi. I to jest warunek wstępny, żeby Donald Tusk mógł sięgnąć po nominację, żeby być tym, bo jako kandydat partyjny PO to słabiej, no mógłby, ale on chce wystąpić, jak sądzę, jako wspólny kandydat obozu demokratycznego, tak zwanego, który będzie bronił nas wszystkich przed faszyzmem. To na koniec mamy sobie parę minut, żeby tak się nie skupiać. To siłą rzeczy więcej czasu dla koalicji rządzącą, bo oni rządzą, ale do opozycji, żeby to punkt startu jesiennego sezonu opisać. Opozycja, Prawo i Sprawiedliwość we wtorek, trochę potajemne spotkanie na Nowogrodzkiej, jest powołany nowy komitet wykonawczy PiS-u. Ciało, które ma być rewolucyjne, składa się z 24 osób. O czym jeszcze w poniedziałek informowaliśmy, a dzisiaj Wirtualna Polska podaje całą listę. Jest się młodsze pokolenie, ale żadnej tam rewolucji nie będzie. I ciało, które liczy prawie 25 osób, czy może być ciałem, które czymkolwiek będzie zarządzać. Jest jakieś z moich czasów anegdotka, czym zagadka, czym się różni wielbłąd. Znaczy, co to jest wielbłąd? To jest koń zaprojektowany przez kolektyw, a wielbłąd dwugarbny to taki przez bardzo duży kolektyw. Znaczy 24 osoby to są duży kolektyw, czy mały. Wydaje mi się, że to nie są żadne newsy. W ogóle nie ma, problem polega na tym, że jedyne newsy, jakie w tej chwili, znaczy po pierwsze, że opozycja nie ma żadnej strategii, bo widzę w PiS-ie panuje takie przekonanie, a czekajmy, oni się wywalą, wahadło odbije w drugą stronę. Tymczasem Tusk nie czeka, stwarza fakty dokonane, które opozycja się nie przywstawia. Konfederacja, jestem głęboko rozczarowany, to cały czas się zachowują jak ludzie delikatnie mówiąc niedojrzali, żeby nie użyć mocniejszego słowa. No bo jeżeli poseł Konfederacji występuje i opowiada, że Trybunał Stanu dla Glapińskiego i on nie rozumie, że ta cała chucpa z Trybunałem Stanu to jest sprawa wprowadzenia euro i obrabowania Polski z rezerwy złota, więc to, czemu Konfederacja z zasady powinna być najbardziej przeciwna, no to przepraszam, no nie chcę się wyrażać, jak na moim podwórku mówię ogolić tam od dołu i do przedszkola z powrotem. No to jest to po prostu Konfederacja na razie nic nie pokazuje godnego uwagi. A PiS, no jakie wytwarza newsy? No przede wszystkim, dzisiaj znowu ta żenująca, skandaliczna szarpanina, prezes największej partii opozycyjnej ze starą wariatką i jakimś patusem, gołym okiem widać, że to jest jakieś środowisko kompletnie patologiczne, które tam Platforma nasyła. Oni mają z tego super fan świetny, co miesiąc się z Kaczyńskim szarpią ten wieniec. I to jest po prostu jeden wielki obciach żenuła i ośmieszanie największej partii opozycyjnej, bo jak się szarpie z babcią Kasią, to jest na poziomie tej tak zwanej babci, prawda, i tych innych patusów, którzy tam przychodzą go prowokować. Po co to jest, dlaczego? Nie wiem. Kongres PiS-u się zbliża, no jaki news jest z tego PiS-u, że PiS się z suwerenną Polską zjednoczy. Guzik to kogo obchodzi? Przede wszystkim dla ludzi PiS
i suwerenna Polska się niczym nie różnią. Przeciętny Polak uważa, że Zbigniew Ziobro był ministrem PiSu, że jak się pojawiają tacy ludzie, nie wiem, jak pan Woś w telewizji, czy inni, prawda, działacze, czy pan Jaki, to oni są postrzegani jako PiSowcy. A ci, co coś tam wiedzą, to wiedzą, że przecież to jest Zjednoczona Prawica, czyli że już się PiS zjednoczył z suwerenną Polską.